Rolnicy ostrzegają. Ta umowa to śmierć rolnictwa w Polsce. Absurd. Politycy oskarżyli rolników o spowodowanie powodzi. Balcerowicz mocno krytykuje wydatki socjalne. Polska gospodarka ma problemy? Kołodziejczak na zbiorach ziemniaków i kapusty. Stanisław Barna pokazuje i zaprasza na targ ekologicznej żywności. Już w listopadzie, podczas szczytu G20, Unia Europejska może podpisać nową umowę handlową z krajami Ameryki Południowej, w tym z Argentyną, Boliwią, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Wymiana handlowa między Unią a tymi krajami obejmuje m.in. eksport technologii i samochodów z Europy oraz import mięsa, głównie wołowiny, z Ameryki Południowej. Jednak rolnicy w Europie, w tym Polska Organizacja Rolnicza Solidarność, dostrzegają w tej umowie poważne zagrożenie dla swojego sektora. Szef rolniczej Solidarności, Tomasz Ognisty, w rozmowie z radiem zwrócił uwagę na konsekwencje nowej umowy handlowej dla europejskich gospodarstw rolnych. To będzie oznaczało dla polskiego i europejskiego rolnictwa jedno – powolną, zaplanowaną śmierć gospodarstw, stwierdził Ognisty. Zaznaczył, że skala hodowli bydła w Ameryce Południowej jest nieporównywalna do europejskiej. Tamtejsze gospodarstwa często liczą kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy sztuk bydła, podczas gdy w Europie dominują mniejsze, bardziej zrównoważone hodowle. Dodatkowym powodem do obaw jest fakt, że umowa ta miałaby być podpisana już w listopadzie. Ognisty wyraził swoje zaniepokojenie. Zastanawiający jest fakt, dlaczego Ursula von der Leyen tak mocno dąży do szybkiego podpisania umowy. W jego opinii może to być związane z interesami Niemiec, które potrzebują nowych rynków zbytu dla przemysłu motoryzacyjnego. To polityka nastawiona tylko i wyłącznie na ratowanie Niemiec, niemieckiej motoryzacji, zauważył Ognisty, sugerując, że Ameryka Południowa stanowi idealny rynek na eksport europejskich, a zwłaszcza niemieckich samochodów. Ognisty podkreślił, że w Europie odnotowuje się spadek w produkcji i hodowli zwierząt, co jest efektem działań politycznych oraz kontroli wprowadzanych przez ekologiczne organizacje i regulacje unijne. Nowe porozumienie może pogłębić ten trend, co szczególnie odbije się na mniejszych gospodarstwach, dla których konkurencja z gigantycznymi hodowlami południowoamerykańskimi będzie nieosiągalna. Zaniepokojeni są także sami rolnicy, którzy planują akcje informacyjno-protestacyjne po zakończeniu sezonu. Chcą oni również podjąć rozmowy z rządem, aby dowiedzieć się, jakie jest stanowisko władz w sprawie tej potencjalnie przełomowej umowy. Ognisty przypomniał również, że Unia Europejska ma swoje zalety, w tym dotacje dla rolników, które pozwalają im konkurować na europejskim rynku. Jednocześnie zwrócił uwagę na negatywne aspekty, takie jak ograniczenie rozwoju lokalnego przemysłu przetwórczego i rolniczego. W latach 90., kiedy mieliśmy mało wydajne PGR-y, duże przedsiębiorstwa rolne utworzone za czasów komuny mówili: damy wam sprzęt, technologię, ale nasz sprzęt i naszą technologię, przypomniał. Zauważył, że takie podejście skutkowało osłabieniem krajowego przemysłu rolno-przetwórczego. W Dolnej Austrii trwają intensywne dyskusje dotyczące przyczyn ostatnich powodzi, które przyniosły ogromne zniszczenia w regionie. Jeden z lokalnych polityków, Harald Ludwig, radny do spraw budownictwa w Pölten, publicznie stwierdził, że za część szkód powodziowych odpowiada przemysłowe rolnictwo. Jego wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką ze strony Izby Rolniczej Dolnej Austrii. Ludwig zasugerował, że intensywne użytkowanie pól przez nowoczesne, ciężkie maszyny rolnicze, które porównał do monster trucków, przyczynia się do utraty zdolności gleby do absorbowania wody. Jego zdaniem pola ubite przez nowoczesne rolnictwo prawie nie umożliwiły wodzie wsiąkania, co spowodowało, że masy wody spływały strumieniami z pól do ogrodów i domów. Johannes Schmuckenschlager, prezes Izby Rolniczej Dolnej Austrii, uznał wypowiedzi Ludwiga za bezpodstawne i zaapelował o przeprosiny, zarzucając radnemu niewiedzę. Obwinianie rolnictwa za szkody powodziowe jest nie tylko bezczelnością, ale po prostu niewłaściwe z technicznego punktu widzenia, stwierdził Schmuckenschlager, podkreślając, że Ludwig wykazuje się brakiem zrozumienia dla specyfiki współczesnego rolnictwa. Izba Rolnicza wyjaśnia, że gleba, nawet najlepiej uprawiana, ma ograniczoną zdolność absorpcji wody. Wyjątkowe warunki pogodowe w Dolnej Austrii doprowadziły do jej całkowitego nasycenia. Schmuckenschlager zauważył, że opady w niektórych regionach Dolnej Austrii sięgały 75% rocznej normy, co znacznie przewyższało możliwości retencyjne najlepszych gleb.
Niestety w Europie widzimy coraz częściej oskarżanie rolników o wszystkie katastrofy i zmiany klimatu bez zwracania uwagi na plusy, jakie niesie za sobą uprawa roślin. Rolnicy w dalszym ciągu odnoszą się do sprzedaży Ursusa. Wczoraj nastąpiła sprzedaż majątku po legendarnej firmie Ursus. Sprzedaży próbowano dokonać trzykrotnie, jednak nastąpiła ona dopiero wczoraj. Bardzo ciekawy jest tutaj wątek, że przejął to ukraiński milioner, który założył spółkę w Polsce 3 miesiące temu. Nadmienić tutaj należy też fakt, że jest to kolejna firma związana z branżą agro, która trafia w ukraińskie ręce w ostatnich kilku miesiącach. Rolnik Guzik zauważył jednak, że Ursus nie funkcjonował od kilkunastu lat. To może szybka odpowiedź na jedno pytanie. W którym roku do waszego gospodarstwa zjechał ostatni nowy Ursus? I w którym roku do waszego gospodarstwa zjechał ostatni nowy bizon? Tylko pamiętajcie, pilarka spalinowa z logiem Ursusa to nie był Ursus, to była Warfama. Prawdziwy Ursus skończył się wcześniej. Szkoda, że logo firmy tak źle trafiało i marka firmy tak źle trafiała na właścicieli, na karierowiczów. No ale cóż, taki mamy kraj. Każdy chce się dorobić, nawet na świętości. Były minister finansów i uznany ekonomista Leszek Balcerowicz wyraził poważne zaniepokojenie stanem finansów publicznych Polski w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Jego zdaniem obecne wydatki socjalne są wyższe niż w wielu zamożniejszych krajach Unii Europejskiej, w tym w Szwecji, i nie zawsze docierają do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Skrytykował program 800+, którego przeciwnikiem był od samego początku jego wprowadzenia. Leszek Balcerowicz określił program 800+ jako łapówkę polityczną. Zwrócił uwagę na polityczną degenerację, która jego zdaniem ma miejsce w Polsce. Obserwujemy w ostatnich latach polityczną degenerację. Mamy dwie partie, które ze sobą rywalizują, PiS i PO. Przy pomocy tego, kto da więcej. Ale kto daje więcej, ten więcej zabiera. W związku z tym podatki są wysokie i, jak powiedziałem, mamy największy w Europie deficyt budżetu, czyli zadłużanie kraju, stwierdził. Balcerowicz krytykował program 500+ już od samego początku jego wprowadzenia, nazywając go marnotrawstwem. Wskazywał na brak badań potwierdzających, że program ten zwiększa dzietność, i uważał, że lepsze efekty można by osiągnąć przy mniejszych nakładach finansowych. Zauważył również, że Polska ma obecnie jeden z najniższych poziomów dzietności na świecie. Balcerowicz wyraził również obawy dotyczące rosnącego zadłużenia Polski, które może prowadzić do sytuacji, w której coraz większa część budżetu będzie przeznaczana na obsługę długu. Zwrócił uwagę na to, że obecnie Polska płaci prawie dwa razy wyższe odsetki niż kraje strefy euro, co może ograniczać możliwości finansowania innych ważnych wydatków publicznych. Według danych Ministerstwa Finansów, od stycznia do września tego roku państwo wydało 39 miliardów złotych na obsługę długu, co stanowiło prawie 7% wszystkich wydatków oraz równowartość prawie 10% wpływów podatkowych. Mamy bardzo niepokojącą sytuację w finansach publicznych. Duże wydatki. Nie na zbrojenia, ale socjalne, które niekoniecznie trafiają do ludzi, którzy ich naprawdę potrzebują. 800+ w ogóle nie powinno być wprowadzone, bo deklarowany cel, czyli zwiększenie dzietności, od początku był kpiną. Tak się nie zwiększa dzietności, stwierdził profesor Balcerowicz. Podkreślił, że Polska od czasów transformacji systemowej doganiała Zachód pod względem gospodarczym, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Ekonomista zauważył, że nadmiar socjalizmu i własności państwowej w gospodarce stanowi balast, który opóźnia rozwój kraju i wpływa negatywnie na rywalizację polityczną. Balcerowicz wskazał, że nie jest niepokojące to, że w Polsce zdarzają się upadłości firm, ale to, że maleją inwestycje. To, że zdarzają się upadłości, to jest normalne zjawisko. W socjalizmie nie upadła żadna firma, więc upadł cały socjalizm. Zgadzam się jednak, że mamy pewne sygnały ostrzegawcze. Inwestycje od lat są w Polsce dużo niższe niż na przykład w Hiszpanii czy w Niemczech, bo wynoszą w granicach 17% PKB, a z tego duża część jest państwowa, powiedział ekonomista. Według niego inwestycja w centralny port komunikacyjny jest niepotrzebna. Zauważył, że inwestycje państwowe w Polsce są wyrazem niepewności polskich przedsiębiorców i trzeba zbadać, co ich zniechęca. Uważa, że polską przedsiębiorczość hamują interwencje państwowe oraz że media powinny być prywatne, a nie państwowe. Nie widzę jednak żadnej zasadniczej poprawy, jeśli chodzi o ustrój gospodarczy. Najważniejszym jego wymiarem jest skala obecności polityków poprzez własność państwową. Tu się nic nie zmieniło, dodał.
Lewica proponuje, aby Wigilia stała się dniem wolnym od pracy. Szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu wkrótce. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, mogłyby zacząć obowiązywać już w tym roku. 24 grudnia miałby być dniem wolnym dla każdego, niezależnie od wyznania. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie obywatelom przygotowań do wieczoru wigilijnego, podróży w celu spotkania z rodziną lub po prostu odpoczynku. Przyjęcie ustawy i jej wejście w życie w tym roku zależy jednak od szybkości procedur parlamentarnych. Na razie nie wiadomo, jak propozycja wpłynie na regulacje dotyczące handlu w Wigilię oraz czy zyska poparcie większości parlamentarnej. Wolna Wigilia? Jestem na tak. Wigilia bez pracy to długo wyczekiwana zmiana. Najwyższy czas, żeby wprowadzić ją w życie. Klub parlamentarny Lewicy złożył poselski projekt ustawy właśnie o wolnej Wigilii. A ja, jako ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podpisuję się pod tym projektem obiema rękoma. To pozytywna zmiana dla blisko 12 milionów Polek i Polaków. Wigilia to dla prawie każdej osoby taki czas, który chciałoby się spędzić z rodziną, szykując kolację wigilijną, szykując się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. To czas, którego nie chcemy spędzać w pracy, to czas, który chcemy poświęcić na myślenie i troskę o najbliższych. Polki i Polacy chcą czasu dla rodziny, a Lewica jest po to, żeby wam to zapewnić. A wy, co sądzicie o takiej zmianie? Kołodziejczak pokazał zbiory ziemniaków i kapusty na swoim koncie społecznościowym. Jednak pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, a jeden z nich brzmiał: ziemniaki, kapusty i burak. Drugi z kolei: śmieszny klaun polskiej polityki. Nie ma to jak wejść do rządu na hasłach, których się nie realizuje. U mnie takich nazywamy oszustami, u pana to tak zwane świńskie łby. Po komentarzach widać, że Kołodziejczak nie przypadł rolnikom do gustu. Stanisław Barna, pełen pasji, pokazał lokalny targ ekologicznej żywności. Dzień dobry. I trochę na wesoło. Dzisiaj całkiem inny dzień. Jesteśmy tu u Małgosi i u Sławka. Dobrodziej w Zeliszewie. I robimy taki targ jedzenia. Sławek to wymyślił, w tamtym tygodniu był pierwszy dzień, dzisiaj jest drugi. Zobaczcie, jak to już nie, jak się ludzie rozstawiają. Właśnie tu trwa przygotowanie, bo o godzinie 9 to wszystko się zaczyna. Jeszcze nie jest wszystko porozkładane, ale zobaczcie, co tu można zobaczyć. Eko mleko, eko twaróg, eko śmietana, eko siadłe mleko, twaróg półtłusty. No zobaczcie, same rarytasy, takie deseczki, z deseczką od razu, zobaczcie, można to, będzie pewnie kupić, zobaczcie. I swój chlebek. I zobaczcie, zaraz wam pokażę wszystko, tutaj będą się biesiadować ludzie, zapraszamy was tu bardzo mocno, gorąco. Tu będzie ognisko, będzie można sobie upiec kiełbaskę, nie wiem, czy coś jeszcze. Tutaj zaczynają swojskie miody, swojskie sery. O! Jakieś soczki, tutaj ciasteczka, tu jest pani szefowa Małgorzata, pozdro wszystkich. No i zobaczcie, co tutaj jest, tutaj koło naszych gospodyń wiejskich i chłopów. A tu dziewczyny szykują z naszego koła z Zeliszewa, zobaczcie, jakie rarytasy, zapraszamy was serdecznie. Zobaczcie, to wszystko czeka na was. To wszystko jest właśnie dla was, tylko przyjedźcie do Zeliszewa. Zeliszewo 7. I zapraszamy gorąco. Kawka. Jakieś trunki, Sławek będą, czy nie będą? Tak. Jest tutaj Sławek, główny... Będzie dobre winko. Główny prowodyr tego wszystkiego. Zamieszania. Będzie dobre winko, będzie grane winko i... Zapraszamy. Do której to, Sławek? Od 9, ale do której? Do 15. A jeżeli będziecie i wszystkiego starczy, to będziemy się bawić do białego rana następnego, a co tam? Teraz jest jeden pokój u Roberta Nykla, całe piętro. Tak więc. Czyli zapraszamy. Muzyka będzie? Jak uciemy, to będzie. To widzisz. No to zapraszamy do Zeliszewa, właśnie do państwa dobrodziej. Tutaj znowu mamy jakieś sałatki, jakieś tam, co to jest, Szymena? To są takie paszteciki. Paszteciki, to wszystko dla was. A tu nawet macie swojski makaron. Sałateczki przygotowane, ciasteczka, znowu chlebek, soczki, znowu ciasteczka, miodziki,
Zajrzymy tu. Jeszcze, o, jakaś sałatka. Chlebki. Marcheweczki. Soczki. No i tutaj, o, tu jest gospodyni Marzenka. Moja żona oczywiście. Co tu powiesz, kochanie? No dawaj, dawaj. Zaproś tu wszystkich chętnych. No dawaj. No co? A, moja żona jest wstydliwa i się wstydzi, widzicie? No, nie umie powiedzieć. Zobaczcie, marcheweczka właśnie z naszego pola. Tu mamy marchewkowe pole. Tu wam koło pokazywałem. A tu jest państwo, państwo Kasprzakowie, którzy sprzedają rybkę. Można kupić paprykarz, spróbować. Tu mamy wędzone rybki. To jest karp tylko, czy coś więcej? Karp i karaś. No i zapraszamy was serdecznie. Tutaj pewnie pod tą miseczką coś ciekawego. Będą smażone rybki, widzicie, na bieżąco. O, jest i zupa rybna. No, ludzie, słuchajcie, przyjeżdżajcie, zobaczcie, wędzarnia, wędzi się na bieżąco. No, cuda się dzieją w Zeliszewie, normalnie jest nie do pomyślenia. Co tu się dzieje? Zapraszamy was, zobaczcie. Tutaj miody od sołtysa. Co? O, już. Sołtys się zrazi. Zobaczcie, a tu możecie sobie kupić kapustkę do kiszenia, dynię, kapustę w głowie, ogóreczki kiszone. Zapraszamy. Jabłuszka wszelkiego rodzaju, cebulka, soki tłoczone, ziemniaczki, buraczki, marcheweczka oczywiście. Gosia, mogę wejść do środka? No a tutaj zobaczcie, tu jest sklepik u państwa dobrodziej, to zawsze jest otwarte od rana do późnego wieczora, tak Sławomir? Nawet i w nocy, jak będzie dobre zamówienie, to Sławek jest w stanie. Jak na dolinie. No, pukacie, wchodzicie, dzwonicie i Sławek wam otwiera. Zobaczcie, co tu się dzieje, jak to jest pięknie. Sławek to ma wszystko ekologiczne, to wam muszę powiedzieć. To jest, i to potwierdzam, tam nie ma grama jakiejś chemii, bo Sławek jest bardzo przeciwny Roundupowi, różnym środkom chemicznym. On wszystko hoduje na naturalnie i ekologicznie. O, też miodziki, papryka chyba ta ostra, jaka to się nazywa, peperoni, czy jak to, Sławek? Jest peperoni, jest habanero, jest karolina. No, jest jakaś peperoni, habanero i co jeszcze, Sławek? Karolina Reaper. Jakie masz papryki? Mam najostrzejszą na świecie, Karolinę Reaper. Inne takie bardzo ostre, super hoty, Nagajolokia, habanero, piripiri i takie przyjemnie ostre peperoni. Dobra, dzięki. Widzicie, co tu jest? Wszystko jest. Czosnek, mango, granat, cukinia, banan, pieczarka różnego rodzaju, boczniak, imbir, no i soki różnego rodzaju. No to tyle. Zapraszamy was, czekamy na was. Bierzcie, wkładajcie tyłki w samochody i dawajcie do Zeliszewa, do państwa dobrodziej. Imbir nie z Zeliszewa, tylko od naszego kolegi z Malagi. No, wszystkiego dobrego. Zapraszamy. Następny targ odbędzie się w połowie listopada, o czym poinformował w komentarzach pan Stanisław. Dzisiaj w telewizji zostanie poruszona sprawa Szymona Kluki, o czym poinformował Damian Murawiec. O godzinie 19.30 na antenie Polsatu wyemitowany będzie program Państwo w Państwie. Tematem tego programu będzie sprawa Szymka Kluki, czyli hodowcy świń, który przegrał w sądzie pierwszej, a także drugiej instancji i musi zapłacić sąsiadom zadośćuczynienie i razem z kosztami sądowymi, z odsetkami, które wyniosło 113 tysięcy złotych. Jest to absurdalna sprawa, ponieważ jego hodowla jest prowadzona ze wszystkimi standardami. Jakiekolwiek kontrole, czy to administracyjna, skarbowa, czy weterynaryjna, czy budowlana, żadne kontrole nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości, a także ekspertyzy przeprowadzone przez biegłych w trakcie postępowania także były po stronie rolnika
Jednak pani sędzia zdecydowała inaczej, powołała się na własne doświadczenia empiryczne, czyli prawdopodobnie ona też przeprowadziła się na wieś, też jej gdzieś coś śmierdzi, produkcja rolna. I niestety Szymek został ukarany. Dlatego jutro w programie będą pokazane absurdy całej tej sprawy. Serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o oskarżaniu rolników przez polityków i organizacje klimatyczne? Dlaczego wszyscy uważają, że to farmer odpowiada za niszczenie środowiska i o nie nie dba? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.